Debiut w spotkaniu ze Zniczem Pruszków zaliczył młody pomocnik Lecha Krystian Sanocki. Piłkarz w 62 minucie zmienił Dawida Kownackiego, a w końcówce meczu zanotował asystę przy trafieniu Dariusza Formeli. Na trybunach Inea Stadionu nie zabrakło rodziny, która wspierała Krystiana podczas występu. Wygraliśmy mecz i to jest najważniejsze. Asysta przy golu Darka Formeli cieszy? Na pewno cieszy zwycięska bramka i cieszy jak najbardziej. Dostajesz szansę w meczu, który nie układa się dla Lecha. Powiedz, dlaczego tak ciężko dzisiaj się grało przeciwko Zniczowi? Myślę, że Znicz postawił od samego początku ciężkie warunki. Bronili się 11 zawodnikami na własnej połowie, w pierwszej i w drugiej połowie tak to wyglądało i ciężko było się przedostać. Wy lubicie bardziej grać atakiem pozycyjnym czy gdzieś z kontrataku? Myślę, że bardziej z kontrataku, znaczy w Pruszkowie Lech większość bramek strzelił po kontratakach i myślę, że z kontrataku bardziej. Na koniec pytam, kto oglądał twoje spotkanie dzisiaj tutaj przy Bułgarskiej? Znaczy na trybunach był tata z bratem, a w domu na pewno mama z dziewczyną.